Ten jego sposób wykorzystywania czasu to bardzo szybko się narzucało, był właśnie nie, jakąś niesamowitą zupełnie sztuką i umiejętnością, a równocześnie tak z taką żelazną konsekwencją egzekwowany, że tego nikt nie odczuwał, to było oczywiste. To już wybiegnę w przyszłość, kiedy jako arcybiskup zaczął nas zapraszać, całą redakcję, bo był, prawda, wielkiej przyjaźni z szefami, z takimi jak Jerzy Turowicz czy jak Hanna Malewska, ale redakcję zapraszał całe na rozmowy co jakiś czas, regularnie, albo na naszą prośbę, albo sam to dysponował, znaczy sekretarz jego, czyli wówczas ksiądz Mieczysław Maliński, no to w trakcie tej kolacji najpierw się tak sobie rozmawiało trochę lekko, wesoło przy kolacji, potem zaczynały się już tematy, pytał nas, o czym chcemy rozmawiać, to się zgłaszało, co chcielibyśmy powiedzieć, czy zakomunikować, czy zrelacjonować, czy zadać pytania, a on przez cały czas załatwiał pocztę. I to było, też było wiadome, że słucha wszystkiego. Można było, pierwszy, kto był pierwszy raz, to mógł pomyśleć, no to nie, pewnie bardzo wiele rzeczy przejdzie mu jakoś tak, prawda, obok, bo otwierał te listy, no to robił notatki po przeczytaniu i odkładał dla sekretarza. A potem na końcu zabierał głos i odpowiadał na wszystkie kolejne kwestie, które były poruszone, absolutnie żadnej nie opuszczając. I po jednym razie już się wiedziało, że jego uwaga, podzielność tej uwagi jest jakaś niesamowita i że to wszystko, do wszystkiego się odniesie. Oczywiście tak, jak sam będzie uważał za stosowne. To była jedna z rzeczy takich właśnie od razu wiadomych. Drugą było to, że kiedyśmy się żegnali, bo z przywitaniem było różnie, zresztą ludzie, prawda, nadciągali w krótkim czasie, ale każdy sobie na przykład na takie spotkanie, ale potem się żegnał z każdym z osobna na końcu. Wszyscy na to bardzo czekali, bo to były te pół minuty dla każdego, czasem może dłużej, ale w ciągu których to był kontakt tak bezpośredni, że to trudno sobie wyobrazić, bo kompletnie niezdawkowy. To był ten moment i to zresztą się potem potwierdzało z wszystkimi, którzy do niego jeździli, z Rzymem włącznie, że po prostu jest to kontakt osobowy. On w tej chwili jest dla tego człowieka, z którym rozmawia.